Ruszamy szlakiem pomorskich naj. Będzie coś największego, najniższego, najdłuższego, najdalszego, najzabawniejszego, najciekawszego, najwyższego. I co jeszcze? To już sami zobaczycie. Jeśli jesteście gotowi, to w drogę. Na Pomorze wybraliśmy się, aby odkrywać pomorskie naj. Więc nasza podróż nie może zacząć się nigdzie indziej, jak pod największym zamkiem w Europie. Zapraszam Was na spacer po zamku w Malborku. Zamek włącznie rozrósł się do powierzchni około 21 hektarów. Jego długość to jest 700 metrów, a szerokość 300. I to jest taki prostokąt położony nad brzegiem rzeki Nogat. Pałac Wielkich Mistrzów wyróżnia się troszeczkę na tle innych budynków. Często mówi się o bogactwie zakonu, o przepychu, o braku skromności i tak dalej. Natomiast cała bryła zamku, cały zamek robi jednak wrażenie budowli dość surowej. Tak. Raczej skromna, jest potężna, ale nie prosta. Nie ocieka złotem, gotyk. Natomiast ta elewacja wyraźnie wskazuje na to, że ten budynek pełni inne funkcje. Ona jest, można powiedzieć, o wiele bardziej ozdobna, o wiele bardziej reprezentacyjna. To dlatego, że to właśnie w tym budynku mieści się rezydencja Wielkich Mistrzów. Najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem dostępnym dla gości zakonu jest wielki refektarz, do którego teraz możemy wejść. Ten wielki refektarz robił olbrzymie wrażenie na wszystkich przybywających do zamku, dlatego że była to jedna z największych sal, jedno z największych pomieszczeń świeckich w tamtym czasie w Europie. Najcenniejsze elementy z okresu gotyckiego, z okresu średniowiecznego są zachowane. Między innymi to jest ten portal wejściowy do kościoła głównego. Ten portal jest w grubości tego muru ustawiony prostopadle do kierunku ostrzału. W związku z tym, pomimo tego, że nad nami znajduje się potężna wieża, pomimo tego, że to wszystko się zawaliło, to jednak ten portal ocalał. Co to są za małe drzwiczki? Takich drzwiczek na całym zamku możemy znaleźć dziesiątki. To są dość skomplikowane systemy komunikacyjne. Nie trzeba było zawsze posługiwać się tylko i wyłącznie głównymi szlakami komunikacyjnymi, ale tak zwanymi skrótami. Mhm. To jest jeden z takich skrótów, który prowadzi do pomieszczeń na wyższej kondygnacji, aż na kondygnację strychową można dojść. Oczywiście ktoś, kto nie zna tego systemu, to może się bardzo łatwo pogubić. Ta fosa nie była fosą nawodnioną, to była fosa sucha. Zresztą widać do dzisiaj, że ona jest tak skonstruowana. To jest taka uliczka, którą można objechać czy obejść zamek dookoła. Zamek wysoki. Czyli ale fosy nie zawsze miały wodę? Nie zawsze miały wodę. Tak głęboka fosa jak ta nie musiała być nawodniona. Ona raczej stanowiła szlak komunikacyjny. Przy czym dostać się z tej fosy do zamku, no to raczej w tamtych czasach było raczej trudne. W Malborku, w zamku można spędzić dowolną liczbę godzin, a nawet dni. Więc gdy ktoś już się zmęczy, to jest tutaj restauracja, do której można zejść, wypić kawę, a nie ma to jak kawa w zamku. A wszystko to po to, aby nabrać sił i odkrywać kolejne pomorskie naj. Miłośnicy i kolekcjonerzy miejscowości o najdziwniejszych nazwach na pewno znajdą mnóstwo interesujących miejsc na Pomorzu. Bo takich miejscowości jak ta jest tu naprawdę dużo. Trafiliśmy na rzekę, która ma najdziwniejsze źródło, jakie widziałam. Nieopodal miejscowości Piekło. Jak widzicie, odwiedzanie nietypowych miejscowości ma swoje zalety. Jest rzeka Nogat, a dokładnie jej początek, jej źródło. Tam daleko wielka rzeka Wisła, a tuż za moimi plecami rzeka Nogat, która na 886 km Wisły ma swoje źródło. Właśnie z niej wypływa i wpada do Zalewu Wiślanego.
Po drugiej stronie kanału, na polu, znajduje się najniższy punkt w Polsce. To właśnie tutaj jesteśmy na 2 metrach i 20 cm poniżej poziomu morza. Dotrzeć już bliżej się dzisiaj nie da, ponieważ całe pole jest zalane. Do samego znacznika nie udało się dotrzeć. Na szczęście, od czego są nowoczesne technologie, czyli dron, który właśnie wystartował i może on pozwoli zobaczyć nam, jak znacznik wygląda z bliska. Poleciał, niech działa. Tak to jest na Żuławach, że niestety pola są zalewane, podtapiane, trzeba je osuszać, odpompowywać wodę. A jak się to robi, jak się to robiło kiedyś, o tym już opowie nam osoba, która doskonale zna Żuławy i właśnie się do niej wybieramy. Korzystając z okazji, że spotkałam miłośnika tego regionu, chciałam zapytać o wiatraki na Żuławach. Teraz odwadnia się Żuławy za pomocą pomp elektrycznych i dieslowskich awaryjnych, a kiedyś siłą wiatru. I tych wiatraków było naprawdę bardzo dużo. Ciężko było znaleźć miejsce na Żuławach, z którego nie byłoby widać chociaż kilku wiatraków. To była kraina wiatraków. Niedługo będziemy mieli wiatrak u siebie przy Małym Holendrze. Będzie można zobaczyć, co prawda nie odwadniające, ale przemiałowe. W skali, ale w pełni sprawny. Dowiedziałam się, że ten dom, który widać za nami, to dom podcieniowy i jest to charakterystyczna zabudowa Żuław. Czy to prawda? Tak, Żuław, takie domy też się zdarzają na Wysoczyźnie Elbląskiej i wzdłuż Wisły. Podcień to jest taki charakterystyczny element domu, wsparty na kolumnach, który jakby wystaje. Kiedyś były to spichlerze, z czasem te podcienie się zrobiły po prostu modne i na Żuławach, jak ktoś się bogacił, to często dobudowywał sobie do domu taki podcień. I takim przykładem jest ten dom. A co dzisiaj znajduje się w domu? Dzisiaj w domu znajduje się gospoda Mały Holender, która jest otwarta dla gości przez cały rok, 7 dni w tygodniu. Tutaj przez kuchnię staramy się opowiedzieć o historii regionu, pokazać charakterystyczne dla Żuław potrawy, zwyczaje kulinarne. W takim razie przyjeżdżając tutaj jako gość, tak jak my za chwilę będziemy coś jeść na pewno, na co w karcie powinniśmy zwrócić uwagę, żeby właśnie można było poczuć historię tego miejsca? Myślę, że na zupę klopsową. Warto. Zupę klopsową. Co to znaczy zupa klopsowa? Na Pomorzu zupa klopsowa jest dosyć takim znanym raczej daniem. My mamy zupę klopsową, której przepis bazuje na recepturze przekazanej nam przez rodzinę, która dawniej mieszkała w tej wsi. Taka naprawdę lokalna i z historią. Żuławy były mocno mięsne, bogate, także tutaj no, kuchnia jest dosyć taka no, ciężka, kaloryczna. Ale... To była ciężka praca, ciężkie pieniądze. Żuławy takie są konkretne, można powiedzieć. Czyli rozumiem, że przyjeżdżając tutaj do mojego Holendra możemy tak naprawdę poczuć klimat i poznać kawałek Żuław, będąc w jednym Tak się staramy, żeby tutaj jak najbardziej nasz region zaprezentować i wyłuskać, co dla niego charakterystyczne, ciekawe. Jak wiadomo, każdy porządny obiad powinien skończyć się deserem, tak dzieje się też tutaj. I był taki, o którego skład nie musiałam pytać, po prostu chciałam go spróbować. Deser żuławskich kolejarzy. Mówiąc o pomorskich, nie możemy oczywiście zapomnieć o Gdańsku. Wydaje mi się, że jest to najbardziej turystyczne i najbardziej znane nie tylko w Europie, ale i na świecie. Miasto Pomorza. Rzadko słychać tutaj język polski. My do Gdańska jednak przyjechaliśmy w trochę innym celu. Stoję przed najdłuższym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Budynek stoi przy ulicy Obrońców Wybrzeża w Gdańsku. Został wybudowany na początku lat 70. Ma 11 pięter, 860 metrów długości, 16 klatek schodowych i 1792 mieszkania. Nazwa Falowiec pochodzi od kształtu bryły budynku i układu balkonów, które przypominają fale. Falowiec to budynek, w którym wyjście do sąsiadki może oznaczać przejażdżkę autobusem miejskim.
Na naszej liście pomorskich naj nie może oczywiście zabraknąć najstarszej latarni w Polsce. Jesteśmy tuż pod latarnią Rozewie. Wybudowana została w roku 1822 z przerwami, ale jednak działa po dziś dzień. Latarnia Rozewie ma 32,7 metra wysokości, a jej światło widoczne jest z ponad 48 kilometrów. Gwiazda Północy. I wcale nie myślę tu o sobie. Prezentuję obelisk, który jest wyznacznikiem najdalej wysuniętego na północ punktu w Polsce. Znajdujemy się w Jastrzębiej Górze. Co ciekawe, każdy odwiedzający to miejsce może otrzymać certyfikat pobytu. Za moimi plecami najwyższa i moim zdaniem najciekawsza wieża widokowa na Pomorzu – Kaszubskie Oko. Rozciąga się z niej widok na największą wodną elektrownię w Polsce, który za chwilę Wam pokażę. Na taras widokowy wieży można wjechać windą albo wejść schodami. Wybieramy się na górę. Żartowałam. Jedziemy windą. Szukając atrakcji województwa pomorskiego, trafiliśmy na informację o, moim zdaniem, najbardziej nietypowym lesie Pomorza. Właśnie tam się wybieramy. Jesteśmy w Słowińskim Parku Narodowym. Czeka nas jakieś 5 km marszu. Mam nadzieję, że to, co tam zastaniemy, będzie warte tej wędrówki. Chociaż powiem Wam, że to, co widzę tu wokół, już robi wrażenie. Ej, nie jest daleko, wcale nie było daleko, zobacz. No dobra, żartowałam, to jeszcze nie to. Dotarliśmy do tego niezwykłego miejsca. Zatopiony las pomiędzy rowami a Czołpinem. Pnie, które tutaj widzicie, to pozostałość prastarej puszczy bukowo-dębowej, która rosła, porastała te tereny 3000 lat temu. Z czasem piach przykrył drzewa albo ich resztki. Później morze zaczęło działać, podmyło te tereny, odsłaniając pnie, które dzisiaj możemy oglądać. Ale spieszcie się, bo morze, jak widzicie, działa tutaj z ogromną siłą i takich resztek, takich pni jest coraz mniej. Zatopiony las był ostatnim punktem naszej wycieczki po pomorskich Naj. Nam się tutaj bardzo podobało, spędziliśmy ten dzień na odpoczynku, więc jeśli Wy będziecie planowali wyprawę w to miejsce, to weźcie ze sobą koc albo ręczniki, coś do jedzenia i do picia, bo warto spędzić tutaj trochę więcej czasu niż tylko drogę w te i z powrotem. Jeśli macie swoje pomorskie Naj, bo my na pewno nie wyczerpaliśmy tej listy, to wpiszcie je proszę w komentarzach. Co więcej mogę powiedzieć? Lajkujcie, udostępniajcie ten film, obserwujcie Naukę w Plecaku i do zobaczenia gdzieś w Polsce.